Witamy Was w ostatnim odcinku naszej afrykańskiej serii. Nie chce mi się z nikim w Polsce o tym gadać. W dzisiejszym odcinku odświeżymy sobie wygląd. Ja nie chcę lecieć obok Ciebie samolotu. Oraz pożegnamy się z Republiką Środkowoafrykańską. Pescado. Ololo. Warzywka, które są przepyszne. Siaszlik. Mamy sałatkę z awokado. Mamy również ziemniaka. Mamy kaszę jaglaną. Kuskus, przepraszam. Co to jest? To jest sosik? Sos. I tutaj mam sobie Państwo ciasto czekoladowe. A wiecie, co jest najważniejsze? To jest tak samo jak z imprezą. Nieważne, kogo zaprosisz, tylko najważniejsze jest, kogo nie zaprosisz. I my nie zaprosiliśmy Manioku. I o ile lubię wdupcyć sobie termita, skosztować tego, tamtego, no to niestety z Maniokiem nie polubimy się na stałe i wydaje mi się, że pożegnam się z nim tutaj. Jak trzeba będzie, to zjem, ale umówmy się, nie będzie to zrobione z uśmiechem. No stary, zjedz sobie tego szaszłyka, to się zesrasz, nie? Jak już wiecie, jestem fanem egzotycznych fryzjerów, więc czas odwiedzić jednego z nich. Najważniejsze, żeby jakiejś choroby skórnej nie było, ani czego... Nie, żeby nie było zacięcia, nie? Ale wygląda zajebiście salon, za sami zobaczycie. No nie pierdzę, że to tutaj. No. Ja pierdzę. Teraz tak, ja się jeszcze podotykam, nie? Miło, fajnie. On nie miał nigdy do czynienia z takim włosem. Nigdy, bro. Także przetestujemy go, zobaczymy, wrzucamy go na głęboką wodę. Ej stary, te maszynki są tak zardzewiałe, nie? Fejdzik, nie? No, i tutaj takie... Górę troszeczkę, no. Troszeczkę góry, najważniejsze tutaj boki, żeby sfejdować, nie? Dezinfection? Ale no to naj, jak to się mówi... najlżejszych, najdelikatniejszych nie należy, nie? A w Polsce dobrze strzygą takie włosy jak twoje, czy średnio? Średnio, nie? No. Nie umiemy. No. Ja czuję, jakby on mi skórę zdzierał czasami, chłopie, tak napierdala tą maszynką po głowie, nie? Ja pragnę zauważyć, ile on robi jedną część, nie? Że on naprawdę się stara tutaj, nie? W ogóle nie jest delikatny, nie? Ale dobrze. Ale dobrze zrobione, jest równiutko. Niech robi swoje, niech robi swoje. Nie skrzęta, skill się liczy. Nie ma. Nie ma. Szczerze, fejdzik sam w sobie, okej, ale jak mi coś przeświruje, to byłbym mega zadowolony, nie? Może być grubo, nie? Grzybeczka leci, to. O k***a, dobra, ja mu nic nie mówię, nie? Jak chcemy dać mu się wykazać, to niech się, niech robi, nie? Bo ja już czuję, że będę miał czapkę przez papą teraz. Z tymi afrykańskimi fryzjerami zawsze jest to samo, nie? Do tego momentu było git, nie? Nie, żeby coś, ale powiem wam, że trochę się spociłem, jak zaczął mi grzywkę ciąć, no i jak? Pogodujecie? No pewnie, stary. Prawdziwy afrykański fryz. Ale chłopie, jak... Uma? Jak jest sukio wyglądać? Dobrze jest teraz, Soki Poli? No, bardzo ładnie wygląda. Idziemy na ten, na panienki idziemy, co? No nie. Ten jest. Ale z tego wyjścia to jest tylko na łyso, nie? Nie no, do serio to? This one. Stay and this. Młodszy, nie? No. Dobrze wygląda? Od 1 do 10 ile dajesz mu? 9. 9? Idę na miasto, nie? Dzisiaj. To się nie może zmarnować. Stary, mam very good, bro. Thank you very much. Nie strzeliło, nie? Ja pierdolę, czuję się jak... Jak młody Bóg, nie? Tak wyglądałem przed, a tak wyglądam teraz. Dobra, słuchajcie, jesteście gotowi? 3, 4.
Ja nie chcę lecieć obok ciebie. Ja pierdolę, na Neymara się ojebał. Na Neymara. Zrobi fotę z Neymarem. Jojojojo. Jest to fryzura iście afrykańska. Brawa dla fryzjera, tak. Co się zrobili? Ja się sobie bardzo podobam. Bele, k***a. A wiesz, że jak mam fotogrzech, ty. Ej, teraz idziemy, akurat tak się składa, że teraz idziemy kupić parę ubrań. Tak, i kupimy ci czapkę, chłopie, zimową. Taką doto. Ej, a ile kosztowało? Co ty jesz? Czyli co to jest... Jesz? Jest? Tysiąc, jakieś, to jest, no, 15 zł. Okej. Okay. Warte swojej ceny. Odpowiednia cena. Co ty masz w ogóle za linię włosów tu zrobioną? Co to jest? Na pamiątkę. Dobra. Tak wygląda nasze życie w Afryce. Mamy orzeszki, mamy browce ze słoniem. Generalnie raliśmy się, że trzeba pamiętać, że to jest dobre piwo, a potem się okazało, że to jest jedyne piwo. Także kota doli, czyli duży słoń. Tak to wygląda, proszę państwa. Opa! Opa! Czas na szybkie nagrywki do klipu z lokalsami. O, teraz siarko trzeba zapłacić, nie? Patrzę, teraz bękę otworzyli. Nie ma nic za darmo w życiu, pamiętaj, twardy. Jeżeli ktoś ci coś mówi, że za darmo, albo że łatwo, albo że szybko, to znaczy, że kłamie, nie? Po nagraniach do klipu wróciliśmy do szkoły. A daj wyżej. Ja potrzebuję wyżej, ja jestem ogólnie dobry w tym. Orzeszek jest przypałowy, że on jest na tyle lekki, że on naprawdę ma... bardzo go zwiewa, nie? Majki rzuca, Kuba łapie na dole. O kurwa! Złapał? No tak. O kurwa! No way! Ej, jestem z tybem od tygodnia w Afryce i pierwszy raz mi się imponował. Jeszcze, bo jestem głodny. Jeszcze mu rzuć! Dobra, mamy to. Dawaj! No dawaj! Dawaj, czekaj! Teraz już nie trafiliśmy. Wybieramy się, by podelektować się tutejszą przyrodą. Przejechaliśmy się troszeczkę, zobaczymy, proszę państwa, tutaj naturkę, fajne kamyczki. To jest, myślisz, że mieszkalne, czy takie? Jak ktoś pracuje w polu, to tak. Dobra, jesteśmy w czyjejś chacie, proszę państwa. No i tak naprawdę nie uchroni cię to przed deszczem. Może tutaj gdzieś jak z boku będziesz, to się uda, ale tak to ciężko. Co mówisz, twardy? Że całkiem spoko, nie? Fajnie jest. Nie? Bardzo ładnie. No dobrze, proszę państwa, najprawdopodobniej ostatnia nagrywka do teledysków leciała. Także możecie sobie zobaczyć klipor. Na pewno będzie dospermiony. A teraz jeszcze śmigamy do biskupa. Zobaczyć, co trzyma w lochach. Niesamowicie tutaj jest, fajnie taki ledżo ogródek zadbany. Chodźcie, nie chodźcie. Tu macie w ogóle, super tu no to jest. Jest. To jest dom księdza biskupa, więc no, tak. Nie może być byle jak. Kurde, ale chrabiga. Palny. Jak mieszka biskup w Republice Środkowoafrykańskiej, nie? Ja wiesz, że biskup to będzie oglądał, a chce mi wrócić. Biskup mieszka skromnie, warunki nie są adekwatne do funkcji, którą piastuje. Wydaje mi się, że powinniśmy nanieść tu trochę zmian. Także dawajcie datki, dawajcie na tace. Dzień dobry. Hipolit? Ewiwo? Ale po polsku z nim się... Zauważył ojciec jakąś zmianę? Pokoi, ojcze? Jak? No zauważyłem. Pięknie, co? Ale kto dzięki, zostaje na... Tutaj taki fryzjer afrykański. Aha. Zostaje na dłużej po prostu, nie? Muszę się wtopić w tłum. To jest... Ja mam na nim Michał, ja tu nic właściwie nie robię. Przyjechałem, bo mnie zabrali. A, nie, no, bardzo opiekuje się nami, no, robi niesamowite zdjęcia. Jest zdjęcia, bardzo skromny. Zdjęcia. Prawie tak skromny jak... w zespole jakim? On jest w zespole jednoosobowym, a my... Chłopaki są w zespole filmowym, a my współpracujemy z nimi wszystkim. A i tu jest ten kamień, wokół którego został zbudowany tutaj ten... O, jest jak pięknie. No. Muszę zdjęcie babci zrobić. Babci się będzie cieszyła, co? No.
No mieliśmy akurat formację, no i spotkanie z papieżem. Którą ręką? Ja też chcę tutaj uścisnąć. Przechodzi nam to się jak z papieża. Jeden uścisk od papieża. Zamknę się, żeby było ładnie widać. Pewnie, ja włączę zaraz nagrywanie. Pięknie. Jeden uścisk od papieża, nie? Ja też poproszę. No, proszę, zrobię to. Za tę wersja afrykańska. Wersja afrykańska. I pewnie maniok jedli, nie? Papież. Ale tu? Jan Paweł II z poprzednim biskupem. Ale nie w tym mieście. Generalnie ominęliśmy jedną rzecz, to jest relikwia święta. To jest szata Beretty Molla. To była lekarka. Kurde, no najlepiej sobie wygooglować. Ona została beatyfikowana i tak dalej, ale chodzi o to, że ona jakby skończyła żywot tak, że była w ciąży, ciąża zagrożała jej życiu, że musiała usunąć ciążę. A była siostrą? Lekarką. A lekarką, dobra. Ale powiedziała nie. Chce urodzić to dziecko i umarła. Urodziła dziecko i umarła. Zmarła w 61 roku, miała czwórkę dzieci. I przy czwartym dziecku pojawił się, tutaj piszą, włókniak macicy. Nie? I oczywiście no, było zagrożenie dla niej i dla dziecka. No więc ona przed śmiercią, znaczy przed operacją, powiedziała, żeby ratować dziecko, żeby nie liczyć się z nią. No i rzeczywiście dziecko się urodziło, ale ona potem wędu na krwotok zmarła. Nigdy nie żartujcie z wiary, bo wiara przynosi góry. Jak się wierzy, to się przynosi góry. Patec nie wierzył i musiał wchodzić pod górę. Także żadnych żartów z wiary, nie? Dziękuję bardzo. Dziękujemy za gościnę. Może. No. Bardzo miło było. Jeszcze tutaj siostra nas ugości, pokaże, bo ona tutaj pracuje. To jest to winko od Ników robione ponoć bardzo dobrze. Nie, to nie jest wino. Wyszliśmy. 55%. No. To winkie. Dziękujemy siostro. Już tutaj podamy. Ale w ogóle pachniało na... Naprawdę sobie poczytajcie historię. Receptura jest wciąż tajemnicą. Dziękujemy siostry. Siostry zdrowie. I świętego Józefa. Bardzo proszę. Bez niego. Rzeczywiście, no tego głowę. Tak dużo się nie da tego wybić, ale da się jak trzeba. I tylko czapkę do bolu. Wiecie, to normalnie mówisz, że to jest ekspozycja, ale weźcie sobie. Nie. Dobra, ja biorę. A co to jest? Dobra, ale wy już nie bierzcie, ja wezmę, ale wy już nie bierzcie. Nie, to tobie czapka się przyda. Dobra, decyzja. Dobrze, proszę państwa, ostatnia wieczerza dzisiaj. Patrzysz mi się na bęben. Nie no. Smacznego również. Zjedliśmy coś i rozpoczął się nasz ostatni pełny dzień. Dzień dobry, Polska. Ostatni dzień. Te są na potencję. Te są na czarną magię. To jest po prostu kary, bo lubię kary. No, to jest k***a, nie? I tak codziennie. Byłeś super gospodarzem, ale no niestety, dla ciebie niestety, znaleźliśmy na górze 3 słoiki Nutelli, nie? Tak, a nie mówiłeś o tym. Nie mówiłeś nic. Ja stary od 9 dni p***am paszty z pieczarkami. Na deser. Wolałbyś Nutelle? Na śniadanie. No nie wiem, wolelibyśmy Nutelle? Zastanówmy się, chcielibyś Nutelle? Teraz możecie się domyślać, czemu twardy ma ksypkę czekolady. Ale odejdź, Majki! Dobra, teraz się ruszę. Dobra, nie no, nigdy tego albo to nie, Majki! O k***a, Majki, bo co ty? Sekundę przed tym. Pół sekundy. Twardy sra, dlatego tutaj mamy twardy 2-0. I teraz sytuacja wygląda w ten sposób. Rzadko kiedy jest miejsce, w którym możesz stać, siedzieć 7 dni, 8 dni. Nie ma i każdy dzień będzie przebanie intensywny. Nie dość, że była to podróż, w której cieszyły się nasze oczy, cieszyły się nasze brzuszki, nogi, rączki, serca, Kuba, zapomniałeś. To cieszyły się nasze serca. Dla mnie to była zajebista podróż i kurwa w lat wracam do Warszawy na chwilę i lecę gdzieś dalej, nie? To jest to, bo podróżowanie jest piękne i zachęcamy każdego, żeby wyszedł z tej strefy komfortu. Ja wyszedłem w coś. Ale to i było widać, to na pewno widać, bro. I pamiętajcie o zbiórce, która jest przypięta w opisie. Jeszcze nie wiem, ile będzie ona trwała. Ona nie ma dachu. Chcemy 250 tysięcy,
Ale ja chcę więcej, nie? Jak będzie więcej, to zajebiście. Jak będzie mniej, bro, to też każdy zajebiście. Pieniądz tu jest ważny. Shoutout dla Benka! Shoutout dla Benka, obserwujcie Benka na Spotify. Benek in RCA, C-A-R. Benek Pączek, BP. Ile ty miałeś straczka? Od tej wody, którą pijesz? Zero. Zero? No. Nie. Zero. Bohater, wypij jeszcze. Piję, właśnie teraz z racji tego, że czeka nas długa podróż, zapijam się wodą. Dobra, od czego zaczniesz opisywanie tego wyjazdu, jak cię chłopaki w ekipie spytają, ej, Kukę, jak było w tej Afryce? No właśnie, wiesz co, zastanawiałem się nad tym, jak im to powiedzieć. I mam coś takiego, że nie chcę mi się z nikim w Polsce o tym gadać. Że nie chcę mi się z nikim o tym gadać w Polsce, bo nie wiem, co im powiedzieć. No, trochę podobnie jak Łukasz, że ciężko to będzie opisać słowami, bo po prostu Benek też nam wysyłał foty przed przyjazdem i mi się wydawało, że coś wiem, a jak tu przyjechałam, to się okazało, że nic nie wiem. Kuba jest taki skromny, ale on jest skromnie mówi o tym, że jest skromny w ogóle, nie? On ma taką cechę. Ale on przy tych wszystkich ludziach w branży zasługuje na to, żeby nieskromnie mówić o swojej skromności. To jest moje zdanie. No to i tak nie wejdzie do filmu, bo on jest jebnięty i nie da sobie żadnego takiego, wiesz. Thank you, brother, for everything. Rocky. Okay. Very good food, thank you. You see? Pożegnaliśmy się z ekipą ze szkoły i wyruszyliśmy w drogę. Przed nami długa podróż, 500 km do stolicy, Bangi. Chodzę na dachu, tego jeszcze nie grali, nie? Nie, bo zepsujemy i będzie afera. Ok. Wiesz, na takich saniach, ja sobie to podpiąłem, nagrywałem sobie po prostu i go nie było widać, nie? Ja trochę wiem, widzę po tym, co się dzieje, nie? Że teraz jest tak, że on śpi generalnie cały dzień, ty go tam budzisz co jakiś czas, podpowiadasz mu, co on ma tam powiedzieć. Ale ładnie. Trwa mil lambi. No, dzieją się ważne rzeczy, jak zwykle, gdyby nie twardy na postępie. No, żamy! To byście tego nigdy nie obejrzeli, bo... No, siostra! Kuba, co myślisz, co tu się dzieje? Jakie masz wrażenie? Śpimy. Czas na krótki postój w jednej z lokalnych wiosek. Fura. Mocna fura. Benek tutaj jest, tutaj jemy. Ale mocno. No i którą chcesz rybkę, Kukę? Nie, no którą? Wybierz sobie, która ci się najbardziej podoba. Hello, jakie nam to? Piękne rybki. Słuchajcie, rybka jest zawodowa, jemy rękami, nie? Ostre, oleiste, tłuste, ale od razu ostre. Fajna ryba, fajna ryba. Ale ostre. Proszę Państwa, przepyszna rybka, każdy z nas sobie zjadł po jednej, nawet Kukę 2115, który mówił, że... Udało się i chciałem tylko powiedzieć, że cofam wszystkie słowa o dzikim jedzeniu, takim dzikim, przy ulicznym street foodzie afrykańskim. To wszystko jest mega dobre, jak się już przekonasz, przełamiesz tą barierę bycia p***ą, to jest i... To potem mówisz tak, p***ałbym, gdybym tego nie zjadł, nie? Fajnie zjedzone, bułeczka, bardzo fajny sosik, chili. O, nie bójcie się, nie? Alkohol z folii, czy robimy też. Z folii? No to dobra. Tylko ja ogólnie, ja też na przykład mam... A który to jest alkohol z folii? Nie widzę go. No wszystkie, wiszą. Aha, to! A to! Weźmy to, no! Słuchajcie, kochani, byliśmy na targu, kupiliśmy alkohol w folii. Taki woreczek kosztuje 150 franków. Czyli to jest ile? K***a... Złoty 50. Euro? Złote 50. A, złote 50 na złote już. Spróbujmy, zobaczmy. Daj znać, ja biorę. No, Urawsko jest w ogóle Władimir Putin, co gra w piłkę. No, totalnie. Ale to jest piękne, proszę Państwa, Kukę się boi, nie wiem, jakiegoś żarcia z ulicy, coś tam, mięska, ale wódeczka, jak jest w plastiku, to... Ale nie, no do spróbowania, nie będziemy tego pili, nie będziemy się tym degustowali, nie? Kto nie będzie?
To jest, w ogóle to jest 43%, nie? To nie jest 40. Bardzo dobra. Pali jak w Polsce, smakuje lepiej niż w Polsce. I dlatego ludzie to piją, bo to łatwo wchodzi. Pali mus. Dobre. Pali mus. Tak? Co to znaczy pali mus? Myślisz, że to jest jakieś... Daj, daj, daj. No, trzeba, co? Niższy mus. Przecież to jest najgorszy rodzaj jakiejś spirytusu. To jest wiesz, trutka, trutka, która jest ciągle w słońcu. W słońcu. Nie ma żadnego, żadnej wyż. Ale nie, no nie, nie, nie ohydne, bo nie, jednak wiesz, wódka czysta jest gorsza, nie? To zajebiście, zajebiście. Ale zostawiamy, zostawiamy. Nie pijemy tego do końca, bo tam s***a, wiesz, ty pijesz prosto z plastikiem, nie? Thank you. Merci. Po całym dniu jazdy dotarliśmy do domu Simeona, gdzie spędzimy naszą ostatnią noc. Żyjemy, żyjemy! Żyjemy, żyjemy, żyjemy! Jak się macie? Tak? Tak zajebiście było. Cześć, cześć. No tak, jesteśmy bogaci o wiele wiedzy, ale tęskniliśmy za tobą. No miło mi, ja również. Dojechaliśmy, prawda? U Simeona się powstaniesz, Simeona się obrócisz. Jesteśmy u Franciszkanów. Tutaj? To jest motto, myślę, że motto na jutro albo na podróż, może na podróż. Każdy będzie musiał sprawdzić, co ma. A do mnie jest Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy Ci, Panie, za to spotkanie, za ten czas, który nam ofiarowałeś, za to, co będziemy dla nas spożywać i za to, co dla nas przygotowałeś na ten wieku przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 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 Czytamy? Czy... Tak. No to pojedziesz. Od kuka. O, ja zostawiłem. Dlatego zaczynamy od niego. Be brave, I have conquered the world. Zwyciężył świat, tak? Tak. To ja mogę teraz, że dawaj i dziel się swoim szczęściem. Tak będziesz rósł. Resist evil and conquer it with good. Poproszę. Ja myślę tak. Kim jesteś, człowieku, by odpowiadać Bogu? Resist, czyli jakby przekuwaj zło w dobro. Bóg jest z tobą we wszystkim, co robisz. Długo przed tym, zanim oni zadzwonią, ja powinienem odpowiedzieć. Tak mi się wydaje. No, fajne, fajne. Ma to wszystko sens. Oddajmy te karteczki. Czekaj, jeszcze. Bądźcie radośni w nadziei, cierpliwi w cierpieniu, wytrwali w modlitwie. Piękne. Jak jedynie czytasz z drugiej strony. Co? Jako jeden z drugiej strony. Tak, tak. Francusko właśnie, no. Ale naprawdę są dobre. No, do piwka? No dobra, no okej. Okay. To są robaki? Te... O, tutaj jest, są jest goza. Mamy wszystko. Jest maniok, spaghetti, sałatka, zupa była. Mamy bakłażana, ale mamy również i robaki. Obiecane na początku. Wezmę troszeczkę, żeby każdy mógł skosztować. Mi się wydaje, że ja takiego jadłem już kiedyś gdzieś. Jest okej. Okay. Kukę. Tak. Jest bardzo dobry. Ale dobrze pachnie. Mhm. Na początku na pewno ci nie będzie przeszkadzał. Ewentualnie później coś może zacząć się wykluwać. Nie dosłownie. Majki, ty już jadłeś? No i co, jaka opinia? No. Czy ja jadłem? Ja jadłem, ale... Nie jest dobrze. Nie, dobra, Zutka, teraz ty spróbujesz. Moim zdaniem, a tam było robak albo banan. Naprawdę jest dobre. Nie, ogólnie tylko dobre smak. No jak? Ale poczuj ten smak. Poczuj smak. Poczuj. Poczuj, no wyluzuj się. No. Nie spinaj się delikatnie wszystko. Nie, no w sumie normalne. No właśnie. Nie. Majki już jak to nie ma co robić reakcji. Najgorsze w tym jest, są te nóżki. Takie, że czujesz te nóżki na języku, że one są. To jest taki rodzaj, że on ma takie kolce małe. I gruszki jest na końcu. Jednego! Nie, jednego! Ja nigdy nie jadłem tego. Ludzie spędzili z tobą tydzień i chcieliby zobaczyć twoją reakcję na ten produkt. Nie! Jeden robak, jeden! I tak mniejszego. Mniejszej skrupki. Dobry jest. Kurwa! Nie, spokojnie! Stary, ty jesz maniok! Nie, na górę. Dobra, za biskupa jeszcze. Biskup to będzie widział, słuchaj, Benek, nie? Po przypysznym posiłku poszliśmy spać, zbierając siły na dalszą podróż. No dobra, i teraz rzeczywiście witam was w ostatni dzień tego tripa. I pomyślicie sobie, co to za przystojniak.
a to jestem ja, a to jest Zuza. Zuza, jak tam? Jak było wczoraj wieczorem? Kurde, no było intensywnie. No co, ale... mówiłeś, że... A jak się czułaś? Dobrze się spało? Spało się mega dobrze. No. Co prawda tutaj spało się tak, że czułam przez całą noc, że ja gorąco. Czyli się kleił, nie? Tak, całą noc. Ale było, ogólnie spało mi się mega dobrze, ale dzisiaj pożegnanie z Afryką. No. Dzień dobry, witam w mojej kuchni, prawda? No, nieprawda, bo w mojej. Dzień dobry. No, no właśnie, w czyjej kuchni witasz? Witam w kuchni... Franciszkanów. Witam w kuchni Franciszkanów. Robimy dzisiaj jajecznicę na cebulce i uwaga, na maśle z wiadra. No, maśle z wiadra, okej. Okay. A ty mówiłeś, że... Ale lubisz masełko do takich rzeczy, tak? Tak, tak. Także będziemy mieli tutaj, proszę państwa, przepyszną jajecznicę. Kukę muszę powiedzieć. Ja zapewniam, szczerze, że będzie dobra. Tu jest okno twardego, może zobaczymy jego piękną pupę. Dzień dobry, witam w mojej kuchni. Stary, witamy serdecznie. Jak tam wyspałeś się? Nie. Średnio? Ciepło było, co? Tak, gorąco. A, czy to jest manioch? Także oni jedzą bulwę i jedzą z liściem. I po prostu jedna roślinka to jest pełny wysiłek. Mi się wydaje, że to już to jedliśmy pierwszego dnia, jak byliśmy u ciebie. I to nie jest złe. Dobra, tak wygląda jajecznica. Wysypaliśmy jeszcze zielonej cebulki na górę. Idziemy teraz jeść. To jest zielona cebulka jeszcze piękna. A dodałeś... No szalotka, nie? Zielona cebula, no tak. Dodałeś dwie szczypty soli do jednego jajka? Dodawałem na oko, bo tutaj stary... No nie da się tak. Zbyt wilgotne tam było, nie? Wilgotna ta sól jest, stary, no nie obliczysz tego. Patrzy na nią kaczka dziwaczka, ale dziwna. Ha, wytknijmy ją palcem. Kaczka dziwaczka, nie mogę. Masz tak, kurwa, nie masz pasów bezpieczeństwa. Blachy, punktowniki wystają. Wiesz, to jest jedna stuczka. Jesteśmy już załadowani. Ile jest osób? Wiemy? Raz, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 osób. Musiku? No i lecimy, nie? Jedziemy teraz do sióstr Matki Teresy z Kalkuty. Ich codzienność to modlitwa, praca i bezinteresowna pomoc tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Jesteśmy blisko. Tam raczej nie będziemy nagrywać wewnątrz. Zapytamy się, może nam pozwolą, nie? Medek, bliżej troszkę, co tak się odsunąłeś? Siostry są niezwykle skromne i raczej nie chcą być filmowane. Ich misja to cicha praca bez rozgłosu i medialnego szumu. Myślę, że można pokazać na sekundkę dosłownie. Nie nagrywaliśmy wewnątrz, mamy parę zdjęć zrobionych właśnie z nimi, ale niesamowite kobiety tutaj. Takie bardzo mi się wydaje skromne, rzeczywiście, to jest prawda. Siostry mają tylko dwa zestawy ubrań. Każdego dnia wykonują pranie na kolejny dzień. Żyją na tyle skromnie, że jakby miały się dzisiaj przeprowadzać, to ich własności zmieszczą się w małym wiaderku. No i zajmują się naprawdę dzieciakami. Co ciekawe, tutaj bardzo częstym powodem, czemu te dzieci trafiają, jest to, że załóżmy, matka umiera, dziecka, i tutaj, prawda, jest mąż, który ma parę kobiet i na przykład inne kobiety, albo jakaś nowa przychodzi kobieta i ona mówi, że już na przykład tego dziecka nie, no, że nie chce, albo mówi, że właśnie jest, że posądza to dziecko o czary i tak dalej, nie? Ta dziewczynka mała, którą widzieliście, to nie wiem, czy znacie jej historię, że prawie została zabita przez tą żonę jakąś kolejną tego gościa, nie? Tutaj od razu odnośnie tych czarów i wierzeń przejdziemy sobie smooth do kolejnego tematu, mianowicie muzułmanie wierzą, że jeżeli zachorują na AIDS, to żeby to odczarować, to muszą uprawiać seks z dziewicą. Jakkolwiek to popierdolenie brzmi i bez sensu, no to tak jest, prawda, Simone? Nie rozumiem tych przekleństw. Okej, nie, no bo tutaj to przez te emocje, ale rzeczywiście czasami się zdarzy jakieś słowo po łacinie powiedzieć, ale rzeczywiście. Łacina kuchenna. Łacina kuchenna, tak. No po prostu tak jest. To koniec naszej afrykańskiej przygody, ale gwarantuję wam, że nie na długo. Zachęcamy jeszcze raz do wpłacenia pieniędzy na zbiórkę i do zobaczenia. I tak, proszę państwa, wracamy do Warszawy. Dziękuję.